depeszy dowódcy Armii Krajowej do sztabu naczelnego wodza. Mokotów. Artyleria niemiecka ostrzeliwuje przez cały czas. 26 września silny nacisk nieprzyjaciela od południa i zachodu. Goliaty. Jesteśmy stłoczeni do rejonu Aleja Niepodległości Ursynowska, Okolska, Belgijska, Madelińskiego. Dowódca odcinka własne straty określa na około 70%. Stan moralny oddziałów bardzo zły. Liczymy się z upadkiem Mokotowa, co zmniejszy mocno możliwości obronne Warszawy. Jako osłona idącego do Śródmieścia dowódcy zgrupowania Kedywu podpułkownika Jana Mazurkiewicza Radosława w drogę kanałami wyruszyła grupa żołnierzy z batalionu Parasol. Jak weszliśmy do włazu, to była godzina między 9:00, no i to było najtragiczniejsze przejście, to jest po raz trzeci przechodziłem kanałami, najtragiczniejsze przejście, które mi się wydaje jest opisane w filmie Kanał. Dlatego przed nami weszła grupa osób dla nas ówcześnie starszych, znaczy między w średnim wieku. To była grupa pomocniczych różnych służb Mokotowa. Oni tam byli, to musieliśmy ich puścić, no bo trudno było powiedzieć, ja wchodzę, ich panowie sobie zostają, już tam państwo, tam kobiety też były, więc oni weszli, to było kilkadziesiąt ludzi. I niestety oni, no tam był karbid, Niemcy zrzucali karbid do wody, więc tam były gazy, tam było w ogóle, tam zapałka się nie paliła, tam tlenu nie było, tak. Więc ci ludzie po prostu niektórzy no, popadali, serce i inne rzeczy. Także nas zablokowali przez pewien czas, jak wreszcie przeparliśmy się do głównego burzowca, no to niestety tam leżeli ludzie żywi i nieżywi, ale byli dużo, większość pewnie żywych, którzy łapali za nogi, krzyczeli, wrzaski. To było no, zupełnie piekło Dantego, nie z tej ziemi zupełnie. No i nie, najpierw podnosiliśmy ich, żeby nieść, żeby razem z nami podpierać, ale to nie było szans, bo myśmy sami padali już później. A zresztą te ciała się nie kończyły. To nie było parę, to było kilkadziesiąt. I w końcu no, powiedziałem iść do przodu, no i szliśmy do przodu, sami też podpierając się. I przez to, że ci ludzie weszli tam, to zajęło dużo godzin, żeby przejść przez tą pozycję. Straciłem zupełnie łączność z grupą Radosława i przewodnikiem. Także myśmy szli na ślepo. Wiedzieliśmy, że kanał dochodzi do Wisły, ale tam są Niemcy, więc musieliśmy gdzieś znaleźć wyjście na Śródmieście. Myśmy nie mieli pojęcia, gdzie iść. I po prostu przypadkowo raz oparłem się o też już taki padający prawie, o ścianę i poczułem trochę powiewu. I ktoś mi podał starą latarkę, taką, jak moje zapałki nie działały. I zobaczyłem, że tam jest napisane Credo S na tym, więc mówię, może Śródmieście. Choć wysłałem swojego pomocnika, który poszedł tam i za chwilę wrócił i powiedział, że rzeczywiście jest wejście, jest wyłaz tam. No i później tragedia była zatrzymania ludzi, bo to byli obłąkani już. Pierwszy raz w życiu swoich ludzi uderzałem kolbą od rewolweru, żeby zatrzymać, bo przytomniali. No ale udało się zatrzymać wszystkich. I moja żona poszła tam z grupą do przodu i później wrócili tam, bo doszli do włazu na Zagórnej, ale wrócili stamtąd. No i w końcu nas wyciągnęli po linach z tych kanałów. To trzeba najpierw jeden kanał, drugi, trzeci, drabiny i tak dalej. W końcu doszło się do tego małego włazu i już tam po linach to wyciągali, byśmy nie mieliśmy siły wyjść. Nieuchronnie kończyła się obrona Mokotowa, której symbolami będą na zawsze boje o Królikarnię, o Reduty Alcazar i Westerplatte, o szkołę przy ulicy Woroniczej. 27 września ci, co pozostali, walczyli z czołgami i piechotą wroga ściśnięci w rejonie ulic Bałuckiego i Wiktorskiej. Inna grupa żołnierzy Armii Krajowej broniła się jeszcze w okolicach ulicy Belgijskiej. Niemcy atakowali pewni sukcesu. Działo się tak, mimo że o godzinie 7:20 major Sternal z RYF wysłał parlamentariuszy dla zapoznania się z warunkami ewentualnej kapitulacji.
Około godziny 10 zapadła decyzja. Dla uniknięcia rzezi powstańców i ludności cywilnej major Zryw zdecydował się na kapitulację. W nocy ostatniej z dnia 26 na 27 kompania nasza miała za zadanie osłaniać wycofujące się oddziały, które kanałami miały się wycofywać do Śródmieścia. Do niewoli zostaliśmy wzięci z ulicy Bałuckiego, bo to było właściwie tak. Nasi parlamentariusze wyszli w dniu 27 rano w kierunku pod Białą Chorągwią, w kierunku Fortu Mokotowskiego. Niemcy nie zatrzymali natarcia i atakowali nas w dalszym ciągu. Także w momencie wzięcia nas do niewoli byliśmy przygotowani na śmierć, bo nie było jeszcze zagwarantowanej kapitulacji. Do dzisiaj krwawe walki o Mokotów trwają w pamięci ich uczestników. Są to wspomnienia o piekle, w które zamieniła się ta dotychczas w miarę spokojna dzielnica Warszawy. Jedną z przyczyn upadku Mokotowa była jego dość rzadka zabudowa i szerokie aleje ułatwiające działania niemieckich czołgów. Z dziennika działań bojowych 9. Armii Niemieckiej. Opór powstańców na Mokotowie załamuje się. Około południa przyjęto kapitulację. 2000 żołnierzy Armii Krajowej składa broń. Prócz tego 5000 ludności cywilnej wychodzi z Mokotowa. Rano już nie było właśnie żadnych szans, absolutnie. Byliśmy otoczeni ze wszystkich stron. Artyleria strzelała, samoloty bombardowały. No, nie było właściwie siły. Przyszedł rozkaz przez łącznika, żeby niestety broń zniszczyć i zgromadzić się w rejonie ulicy Bałuckiego, skąd poddamy się po prostu do niewoli, pójdziemy do niewoli. I tak się właśnie zakończyły walki. No i koledzy byli, jedni płakali, jedni, powiedzmy to, ze stoickim spokojem przyjmowali z ponurymi minami. No chłopaki, walczyliśmy tyle czasu i teraz nam przyjdzie właściwie zginąć, rozstrzelają nas, bo tak wszyscy właściwie byliśmy przekonani, bo uważali nas cały czas za bandytów. Także nawet nam do głowy to nie przyszło, żeby jakoś to się rozdalić. Część chłopców usiłowało samotnie gdzieś tam po zniszczeniu broni, wyciągnięciu zamków z karabinów, czy zgięciu lufy na przykład, karabinu, samodzielnie wydostawać się z Warszawy i gdzieś tam, czy kontynuować walkę dalej w oddziałach partyzanckich. Ale większość się na kolegów była tak zrezygnowana i zmęczona tą walką. Przecież myśmy nic nie jedli, nic nie pili, nie było w ogóle nic, żadnej żywności, absolutnie. Ten człowiek właśnie taki trochę był otumaniony. I sobie zdawaliśmy sprawę, że te walki, które zaczęliśmy z tak wielkim entuzjazmem na początku powstania, właściwie nie spełniły naszych oczekiwań. Po upadku Mokotowa następnym celem niemieckiego uderzenia stanie się Żoliborz.